Drugi list do Tesaloniczan. Rozdział drugi, werset trzeci. Komentarz. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Celem szatana jest od zawsze zwodzenie ludzi. Aby to osiągnąć, gotów jest posłużyć się wszystkim, co wyda mu się skuteczne i słuszne. Próbuje to czynić na wszelkie sposoby, dlatego musimy mieć się na baczności. Sformułowanie w żaden sposób rozwija w tym miejscu myśl z drugiego wersetu, gdzie chodziło konkretnie o metodę imitacji. Szatan występuje tutaj jednocześnie jako lew ryczący i chytry wąż. Od początku do końca jest oszustem i zwodzicielem. Już jego pierwsze podejście do ludzi przejawiało dokładnie te same cechy. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, 13 werset. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Również jego ostatnie pojawienie się na ziemi po Nowym Przymierzu, po tysiącletnim Królestwie Pokoju, będzie miało na celu zwiedzenie ogromnej ilości ludzi. Objawienie 20 rozdział, 7 werset. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia, z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Dlatego też nie powinniśmy spodziewać się z jego strony niczego innego, jak tylko oszustwa i mamienia. Paweł przedstawia teraz prawdę, demaskując jednocześnie oszustwo. Mówi: bo dzień ten nie nastanie pierwej za nim. Chodzi tutaj o dzień Pana, który wielokrotnie zapowiadali prorocy Starego Testamentu i o którym była mowa już w pierwszym liście. Zaznaczyliśmy już, że jest to okres rozpoczynający się sądem i obejmujący całe tysiącletnie królestwo, czyli całe nowe przymierze. Pan osobiście pojawi się na tej ziemi
aby dokonać sądu nad niewierzącymi, następnie ustanowi tutaj swoje królestwo w mocy i chwale, czyli rozpocznie się wtedy nowe przymierze. Wtedy też zostanie uznany jako Pan Panów. Będzie to jego dzień. Dzień ten nie mógł nadejść w czasie, gdy apostoł pisał ten list i jeszcze dzisiaj należy on do przyszłości. Nowe przymierze dopiero nastanie. Istnieje ku temu wiele powodów. Oprócz faktu, że pochwycenie nie miało jeszcze miejsca, Paweł przedstawił Tesaloniczanom w pierwszym rozdziale już dwa kolejne powody. Po pierwsze, Pan Jezus nie objawił się jeszcze w chwale, aby ustanowić nowe przymierze, czyli królestwo. A Dzień Pański wymaga obecności Pana na ziemi. Czyli żeby zaczęło się nowe przymierze, Pan Jezus musi widzialnie wrócić na ziemię. Porównaj Zachariasza 14 rozdział od 1 do 4. Oto nadchodzi Dzień Pana. Gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Po drugie, w Dniu Pańskim wierzący nie będą przedmiotem sądu. Oni będą odpoczywać, podczas gdy ci, którzy ich dzisiaj ciemiężą, otrzymają sprawiedliwą odpłatę. Widzieliśmy to już w pierwszym rozdziale, w 6 wersecie. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 6 werset. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. Teraz apostoł przedstawia trzeci powód. Istnieje szereg proroctw, które muszą zostać wypełnione, zanim będzie mógł nadejść Dzień Pański. Gdybyśmy zasięgnęli porady u proroków Starego Testamentu oraz różnych pisarzy Nowego Przymierza, moglibyśmy w tym miejscu wymienić wiele różnych wydarzeń. Na przykład powstanie państwa Izrael, odrodzenie Cesarstwa Rzymskiego i wzmocnienie pozycji innych państw na arenie międzynarodowej i tym podobne. Paweł jednak tego nie czyni. Wybiórczo przedstawia tylko kilka wydarzeń. Oczywiście, że wybór ten nie jest przypadkowy, lecz celowy i natchniony przez Ducha Świętego. Nasz fragment zajmuje się tylko tymi proroczymi wydarzeniami, które pozostają w bezpośrednim związku z wyznaniem chrześcijańskim. Ten aspekt proroctwa nie jest rozwijany w Starym Testamencie. Paweł nie mówi tutaj ani o Izraelu, ani też o przyszłym Cesarstwie Rzymskim.
lecz o tych, którzy są chrześcijanami, a zatem o przyszłości chrześcijaństwa. Gdy będziemy mówili teraz o chrześcijaństwie, to musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co nieprawdziwe, tym, co przedstawia wartość w oczach Boga, a tym, co jest zupełnie bezwartościowe. Wielu ludzi nazywa się chrześcijanami, chociaż nie mają wcale życia z Boga. Deklarują oni wprawdzie jakieś wyznanie, ale jest ono pozbawione autentyzmu. Gdy Bóg spogląda na ogół chrześcijaństwa, z radością patrzy na tych, którzy do Niego należą. Widzi również tych, którzy nie posiadają życia z Boga, lecz jedynie pewną formę pobożności. Chociaż życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, jak mówi 2 Tymoteusza 3, rozdział 5, werset. Gdy myślimy o Kościele według zamysłu Bożego, to mamy przed oczyma wyłącznie to, co prawdziwe. Kościół ten Bóg nabył sobie za cenę krwi swojego własnego Syna, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Jest on nieskończenie wartościowy w jego oczach i składa się ze wszystkich, którzy w obecnym czasie łaski otrzymali życie z Boga. Tak rozumiany Kościół nie jest przedmiotem proroctw biblijnych. Biblijne proroctwa zajmują się tą ziemią i czasem, podczas gdy Kościół zgodnie z zamysłem Boga jest wieczny i, co się tyczy jego powołania, nie należy wcale do tej ziemi. Gdy pomyślimy jednak o chrześcijańskim wyznaniu, w którym Kościół niewątpliwie się zawiera, a zatem o stronie ludzkiej odpowiedzialności, to ma ono niewątpliwie do czynienia z tą ziemią i w tym aspekcie również i Kościół jest przedmiotem proroctw. Widzimy to w takich fragmentach jak Objawienie 2 i 3 rozdział, listy do 7 zborów. Oprócz swego dosłownego znaczenia posiadają wyraźnie proroczą wymowę i przedstawiają historię całego chrześcijaństwa od czasów poapostolskich do przyjścia Pana po prawdziwy Kościół i sądu nad odstępczym chrześcijaństwem. 2 list Piotra, 3 rozdział, 1 werset. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. 1 Tymoteusza 4, 2 Tymoteusza 3 oraz rozważany przez nas rozdział. Gdy prawdziwi wierzący zostaną zabrani do nieba, na tej ziemi pozostaną tylko chrześcijanie z nazwy. Ludzie, których chrześcijańskie wyznanie było pozbawione autentyzmu. To właśnie o tych ludzi tutaj chodzi. Znajdujemy w tym miejscu opis wydarzeń, które rozegrają się po pochwyceniu w łonie nominalnego chrześcijaństwa. Paweł przytacza dwa wydarzenia, a mianowicie odstępstwo oraz wystąpienie człowieka grzechu, syna zatracenia. Obydwa są ściśle powiązane ze sobą. Odstępstwo jest, za chwilę zajmiemy się tym bardziej szczegółowo, uniwersalnym ruchem w chrześcijaństwie.
Podczas gdy człowiek grzechu jest autentyczną postacią, człowiek ten, którego główną cechą rozpoznawczą będzie właśnie grzech i deprawacja, wykorzysta odstępstwo do swoich egoistycznych celów i obwoła siebie samego przywódcą tego ruchu. Skutkiem tego będzie ostateczne i całkowite zniesienie chrześcijaństwa. Historia ludzkości zna wiele podobnych przykładów, kiedy to jakiś przebiegły człowiek posługiwał się rodzącym się ruchem do swoich celów, stawał na jego czele i doprowadzał go do pełnego rozwoju. Pomyślmy na przykład o francuskiej rewolucji i o Napoleonie. Co tak naprawdę należy rozumieć pod pojęciem odstępstwa? Greckie słowo apostazja pojawia się jako rzeczownik w Nowym Testamencie jeszcze tylko raz. W Dziejach Apostolskich 21-21, gdzie czytamy o takich, którzy twierdzili, że Paweł naucza odstępstwa od Mojżesza. Jako czasownik występuje także w 1 Tymoteusza 4:1, do czego zaraz wrócimy. Dla Tesaloniczan słowo to z pewnością nie było obce, ponieważ używano go powszechnie. W polityce oraz w sferze militarnej określano nim w wojsku dezercję oraz zaś w polityce bunt przeciwko autorytetowi rządu państwowego. Skoro Paweł posługuje się akurat tym słowem, aby przybliżyć to, co miało miejsce w chrześcijaństwie, to możemy być pewni, że ma na myśli całkowite porzucenie chrześcijańskiej prawdy i nauki. Jest to bardzo wstrząsające, że już w jednym z pierwszych listów, czyli jeszcze w okresie narodzin chrześcijaństwa, apostoł musiał pisać o tym tragicznym rozwoju wypadków i przedstawić ich ostateczny kres. Uczymy się tutaj lekcji, którą raz po raz znajdujemy w Słowie Bożym. Człowiek zawsze doprowadza do zniszczenia i upadku tego, nad czym Bóg powierza mu odpowiedzialność. Tak było jeszcze przed nadaniem zakonu. Tak było pod zakonem. I nie inaczej jest w obecnym czasie łaski. To, co obecnie ma miejsce w łonie chrześcijaństwa, nie należy do aspektów pozytywnych, jak się czasami słyszy. Na ziemi nic nie rozwija się ku lepszemu. Wręcz przeciwnie. Chrześcijaństwo z punktu widzenia odpowiedzialności człowieka od początku nacechowane było upadkiem i pogłębiającą się ruiną. Już bardzo szybko niektórzy wierzący, i to autentyczni chrześcijanie, porzucili swą pierwszą miłość, o czym czytamy w Objawieniu 2 rozdział 4 werset. Inni przyjęli chrześcijaństwo jedynie powierzchownie, chociaż nigdy nie posiadali w sobie życia z Boga. W pierwszych kilkudziesięciu latach historii chrześcijaństwa byli to przede wszystkim ludzie wywodzący się z żydostwa. Szymon Czarnoksiężnik, opisany w Dziejach Apostolskich 8 rozdział 9 do 25 wersetu, był być może nawet pierwszym, który tak postąpił. List do Hebrajczyków 6:6 mówi o takich, którzy przeszli z żydostwa na chrześcijaństwo, ale później zawrócili do żydostwa i odpadli. Wielu posługuje się tym miejscem, aby udowodnić, że wierzący może utracić zbawienie i pójść na potępienie. Kto jednak przeczyta miejsce to w kontekście, zauważy bez problemu, iż chodzi tu wyłącznie o duchowo martwych wyznawców, którzy nigdy nie posiadali życia z Boga. Odpadnięcie od łaski Bożej w Hebrajczyków 6 rozdział 6 werset należy rozumieć jednoznacznie jako opuszczenie przez byłych Żydów obszaru chrześcijaństwa, jedynego obszaru, w którym można znaleźć zbawienie.
przytoczonym już przez nas uprzednio miejscu z pierwszego listu do Tymoteusza, 4:1, dowiadujemy się, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Słowo wiara oznacza tutaj prawdy wiary. Miejsce to mówi nam o tym, że niektórzy ludzie, którzy przyjęli kiedyś zewnętrznie chrześcijańską naukę, wyzbędą się jej całkowicie i zwrócą się ku innym rzeczom. Takiego rodzaju odstępstwo od wiary jest wszędzie zauważalne. Drugi list do Tymoteusza, 3:1-5, nie zawiera co prawda słowa odstąpić, ale pokazuje nam wyraźnie, do czego prowadzi porzucenie chrześcijańskiej prawdy. Niemniej jednak musimy zrozumieć, że odstępstwo z naszego wersetu sięga o wiele dalej. Tutaj nie jest mowa o jakimś błędnym rozwoju, o upadku, który dotyczyłby poszczególnych osób lub grup, podczas gdy inne nadal trzymają się prawd wiary. Nie. Tu chodzi o odstępstwo. Chrześcijaństwo jako całość, spójna grupa, odpadnie na wskroś od wiary i nie pozostanie już nikt, kto by się jej trzymał. Oznacza to, że nominalni chrześcijanie żyjący na ziemi po pochwyceniu prawdziwych wierzących odwrócą się również zewnętrznie od Boga i Pana Jezusa i pójdą za kimś innym. Osoba Pana Jezusa i autorytet Słowa Bożego zostaną całkowicie zanegowane. Tam, gdzie dzisiaj wciąż jeszcze znajdują się prawdziwi wierzący, gdzie można znaleźć zbawienie i gdzie odbywają się nabożeństwa, czyli w chrześcijaństwie, obowiązywać będzie zupełnie inna religia, która z prawdziwym Bogiem nie będzie miała absolutnie nic wspólnego. Przysłuchajmy się uważnie temu, co dwaj znani i cenieni wykładowcy Pisma napisali o tym odstępstwie. Odstępstwo jest całkowitym i oficjalnym porzuceniem wiary chrześcijańskiej nauki. Odstępstwo jest całkowitym wyrzeczeniem się prawdy Bożej, ostatecznym porzuceniem starych fundamentów wiary. Odpaść może tylko ktoś, kto znajdował się kiedyś w posiadaniu chrześcijańskiej prawdy według swojego wyznania, które nie było jednak autentyczne i który je porzucił. Zrodzony na nowo człowiek może, co prawda, przysporzyć swojemu Panu wiele zmartwień i chodzić własnymi drogami, ale nie może odpaść w znaczeniu tego wersetu. Również muzułmanin i buddysta nie może odpaść od chrześcijańskiej wiary, bo przecież nigdy jej nie przyjął. Co nie wyklucza jednak jego odpowiedzialności przed Bogiem. Odpaść mogą tylko tacy, których nazywamy nominalnymi chrześcijanami, ludzie, którzy chociaż przyznają się do chrześcijaństwa, zadowalają się zewnętrzną religijną fasadą i nie posiadają w sobie życia z Boga. Rozumiemy, że to powszechne odstępstwo może nastąpić dopiero wtedy, gdy prawdziwych wierzących nie będzie już na tej ziemi, a zatem po pochwyceniu. To całkowite odstępstwo od chrześcijańskiej wiary odbędzie się na trzech płaszczyznach, na których człowiek na przestrzeni lat posiadał relację z Bogiem. Po pierwsze, jest to płaszczyzna natury, to znaczy stanowisko zależności, na jakim człowiek z natury stoi wobec Boga. Człowiek, który zostanie przywódcą ruchu odstępczego, objawi się jako człowiek grzechu i wywyższy się ponad wszystko. Tym samym zostanie całkowicie zniesione stanowisko, jakie Bóg wyznaczył pierwszemu człowiekowi. Po drugie, odstępstwo dotyczyć będzie także obszaru żydostwa. A po trzecie, chrześcijaństwa.
Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 22 werset mówi nam, że ten człowiek grzechu, syn zatracenia, będzie przeczył, że Jezus jest Chrystusem. Co jest typowe dla żydostwa? Chrystus przecież to Mesjasz. Oraz będzie poddawał wątpliwość Syna i Ojca, co jest typowe dla chrześcijaństwa. Bóg objawiony w trzech osobach. Jest to w zasadzie oczywiste, że odstępstwo na taką skalę nie nadejdzie niespodziewanie i zaskoczenia. Jego zwiastuny widać już dzisiaj. Nawet jeśli w swojej ostatecznej formie jeszcze nie nadeszło, bo też nie może, to przecież wyraźnie dostrzegamy jego oznaki. W łonie chrześcijaństwa istnieje wiele tendencji, które w oczywisty sposób zmierzają ku temu, co jest przedmiotem naszych rozważań. Nie trzeba mieć wiele pojęcia o czasach i porach, ani zajmować się intensywnie wiadomościami, żeby móc to zobaczyć. Czy w znacznej części chrześcijaństwa już dzisiaj nie poddaje się wątpliwość Ojca i Syna? Iluż to teologów nie omieszka kwestionować otwarcie wiecznego synostwa Pana Jezusa, Jego prawdziwego, bezgrzesznego człowieczeństwa i konieczności Jego śmierci przebłagalnej. Oczywiście, że jeszcze nie wszystkie odłamy chrześcijaństwa dały się tym zarazić, ale mimo to przeraża nas ten szybki rozwój zła. Nawet w wielu społecznościach, które jeszcze niedawno temu uchodziły za prawowierne i w których wiele prawdziwych dzieci bożych trzymało się biblijnej prawdy, można dzisiaj odnaleźć te symptomy. Pomyślmy tylko o tak zwanej modernistycznej teologii i przeprowadzanej przez jej reprezentantów krytyce tekstów biblijnych. Są one wyraźnym krokiem w kierunku odstępstwa. A jak to wygląda z nami? Powiedzieliśmy już, że prawdziwy chrześcijanin nie może odpaść. Niestety może jednak przejawiać pewne symptomy typowe dla odstępstwa. Nie jesteśmy zabezpieczeni przed lekceważeniem prawdy Bożej i porzucaniem myśli przedstawionych w Jego Słowie tylko z racji tego, że jesteśmy zrodzonymi na nowo chrześcijanami. Z odstępstwem powiązane jest wystąpienie człowieka grzechu, syna zatracenia, który w wersecie 8 nazywany jest także niegodziwcem. Kto jest tą satanistyczną osobistością? W epoce chrześcijaństwa żyła nie jedna osoba, której przypisywano to miano. Nie chodzi tu jednak o Napoleona, ani też o Hitlera, Stalina czy Saddama Husajna. Nie, człowiek ten może nadejść dopiero wtedy, gdy nastanie odstępstwo. A to wskazuje jednocześnie na czas przyszły. Możliwe, że człowiek ten już żyje, ale jeszcze się nie objawił. Nie jest on także nadchodzącym władcą odradzającego się cesarstwa rzymskiego, wychodzącym z morza zwierzęciem, o czym czytamy w Objawieniu 13:1. Nawet jeżeli kilka cech z tego opisu pasuje do niego, to jednak dokładne porównanie pokazuje, że musi to być ktoś inny. Czytelnicy Biblii znają go być może najlepiej pod imieniem Antychrysta. 1 Jana, 2 rozdział, 18 i 22 werset. 4 rozdział, 3 werset. Oraz 2 Jana, 7 werset. Jest to przyszły przywódca żydowskiego narodu, którego i Żydzi przyjmą jako swojego Mesjasza. On jest tym innym zwierzęciem wychodzącym z ziemi. Objawienie 13 rozdział 11 werset o tym mówi. Drugim zwierzęciem z widzenia Jana w 13 rozdziale
Księgi Objawienia. Antychryst jest wielkim rywalem i przeciwnikiem Pana Jezusa. Greckie słowo anty oznacza zarówno przeciwko, jak i w miejsce. Oba określenia pasują do tego człowieka i jego sposobu działania. Tutaj oraz w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 22 werset, widzimy go w jego religijnym charakterze. Jest on odstępczym Żydem. Neguje prawdziwego Mesjasza oraz odstępczym chrześcijaninem. Neguje Ojca i Syna. Zaraz przekonamy się, że połączy judaizm i chrześcijaństwo w nową, okultystyczną religię. Fakt, iż w objawieniu 13 rozdziału 11 wersetu Antychryst przedstawiony jest jako zwierzę wychodzące z ziemi, pozwala nam na wyciągnięcie wniosku, że będzie on rodowitym Żydem. Ziemia w proroczym języku jest bardzo często obrazem Izraela. Podczas gdy morze mówi o narodach nieżydowskich. Również określenie fałszywy prorok, objawienie 16 rozdział 13 werset oraz 19 rozdział 20 werset prowadzi nas w tym samym kierunku. Jest on prorokiem, ale fałszywym. Poddaje się za Mesjasza, chociaż nim nie jest. Ma dwa rogi podobne do baranka, ale mówi jak smok, objawienie 13 rozdział 11 werset. Napędzany jest przez szatana. Prorok Zachariasz nazywa go trafnie głupim pasterzem, Zachariasza 11 rozdział 15 werset do 17. Również i w tej roli pozostaje w skrajnym kontraście z prawdziwym pasterzem, Panem Jezusem. Inne starotestamentowe miejsca odsłaniają nam raczej polityczny charakter tego człowieka, który stanie na czele państwa Izrael. Izajasz nazywa go królem, jak czytamy w 30 rozdziale, 33 wersecie. Również prorok Daniel posługuje się tą nazwą, rozdział 11, 36 werset. Co więcej, Daniel ujawnia także, że w swojej politycznej funkcji będzie prowadził bliską współpracę ze zwierzęciem wychodzącym z morza, to jest władcą wówczas nowo powstałego Cesarstwa Rzymskiego. Księga Daniela, 9 rozdział, 27 werset i Izajasza 28, 15 mówią o przymierzu, jakie zostanie zawarte przez tych polityków. Z obawy przed wrogami z północy król Izraela zwróci się do rzymskiego władcy z prośbą o pomoc. Z politycznego punktu widzenia pomiędzy nimi istnieć będzie relacja wzajemnej zależności. Zatem Antychryst, jak będziemy nazywać go w dalszych rozważaniach, objawi się tak samo jak w rozdziale pierwszym, w wersecie 7, w odniesieniu do Chrystusa, tak tutaj chodzi o nagłe pojawienie się osoby, która dotychczas pozostawała w ukryciu. Podobnie jak Syn Człowieczy przy swoim powtórnym przyjściu na tę ziemię zjawi się nagle i niespodziewanie, niczym złodziej w nocy. Tak samo na scenie zjawi się jego diabelski rywal i rozpocznie swoje demoniczne dzieło. Nie można podać dokładnej daty tego wystąpienia, ale jasne jest, że będzie miało ono miejsce po pochwyceniu. Daniela, 9 rozdział, 27 werset. Wynika ponadto, że Antychryst odsłoni swoje prawdziwe oblicze, opisane w naszym rozdziale dopiero w drugiej połowie ostatniego tygodnia lat, a zatem w ostatnich 3,5 roku tak zwanego czasu ucisku. Aż do tego momentu w świątyni w Jerozolimie sprawowana będzie służba ofiarnicza, która dopiero wtedy zostanie zniesiona i zastąpiona okultystyczną religią Antychrysta. Godny uwagi jest w tym kontekście fakt, iż Antychryst objawi swój prawdziwy charakter mniej więcej w tym samym czasie, kiedy szatan zostanie strącony na ziemię. Objawienie 12 rozdział od 7 do 9 wersetu.
Od tego czasu szatan będzie wywierał bezpośredni wpływ na Antychrysta. Zostaje przedstawiony w naszym wersecie z dwóch stron. Jest on po pierwsze człowiekiem grzechu, a po drugie synem zatracenia. Werset 8 uzupełnia ten obraz o trzecią cechę. Bezprawność. Zamiast niegodziwiec powinno być bezprawny. Jako człowiek grzechu, Antychryst jest uosobieniem zła. Przypominamy sobie pierwszego człowieka Adama, który upadł w grzech. Tutaj mamy przed sobą pierwszego Adama, ale w szczególnym wydaniu. Jest to kompletne skumulowanie się i objawienie wszelkiego zła w jednej osobie. Cała grzeszność ludzkości znajdzie w nim swój wyraz. Będzie on jak w pełni rozwinięty Adam w stanie swego upadku. Cechować tego człowieka będzie pycha i arogancja w czystej formie. Nie można wyobrazić sobie większej różnicy w stosunku do doskonałego człowieczeństwa Pana, którego Pismo nazywa ostatnim Adamem. 1 Koryntian, 15 rozdział, 45 werset. Wyrażenie syn zatracenia przypomina nam Judasza Iskariotę, który w Ewangelii Jana 17 rozdział 12 werset został nazwany tak przez samego Pana. Uczeń ten, który wydał Pana za haniebną zapłatę, był synem zatracenia i stanowi trafny obraz nadchodzącego Antychrysta. Dzieje apostolskie 1 rozdział 20 werset. Przeczytane razem z psalmem 109 wskazują, że tak jest rzeczywiście, ponieważ psalm 109 mówi jednoznacznie o Antychryście. Słowo syn określa zarówno charakter, jak i pochodzenie oraz przeznaczenie tego człowieka. Antychryst wywodzi się z zatracenia, należy do niego co do swojej natury i w zatraceniu kończy. Można powiedzieć, że urodziło go zatracenie. Jest on bezpośrednim produktem piekła i powróci do zatracenia, z którego się wywodzi. Odnosząc się do drugiego listu Piotra, 2 rozdział 12 werset, można porównać go z nierozumnym zwierzęciem, które widać w objawieniu 13 rozdział 11 werset, które jest po to, by je łapano i zabijano. Doprawdy, straszny opis człowieka, który będzie znajdował się pod bezpośrednim wpływem szatana.